Jesteś dziennikarzem, prawda? Pamiętam, wręczyłem mu kiedyś list od ciebie. Pewnie go przeczytał. Dzisiaj znowu był do niego list. Włożyłem go do skrzynki. To było pismo z muzeum. Pisma z muzeum nie przynoszą dobrych wiadomości. Pokaż mu ten list. Wiesz, on ma teraz spore kłopoty z poruszaniem się. To po prostu stary człowiek. Rozumiesz, co mam na myśli? Jeśli proszono by mnie o radę, to powiedziałbym, że powinien zobaczyć się z lekarzem. Tak, tak, właśnie tak. Drobiazgu, ale teraz nie mam już siły.
opuścił. Musisz dotrzeć tam za mnie. Zwróć jajko. Zanieś jajko białych ptaków z powrotem do Amazon. Błagam cię.
Muzeum de Historii Naturel. Biuro kustosza Eduarda Mulo. Co? Valembua? To znowu ty? No przysięgam, że... Mówiłem ci przedtem. Nie masz po co dzwonić. Plany wyprawy do Amerzon zupełnie nas nie interesują. Zupełnie! Zrozumiałeś? Nigdy nie mieliśmy ani potrzeby, ani powodu, aby zajmować się twoimi oszukańczymi przygodami. Tak więc błagam, przestań nas wreszcie zanudzać. Daj nam wreszcie święty spokój. Moi poprzednicy drogo zapłacili za zaufanie, jakim cię obdarzyli, i ja nie zamierzam podobnie skończyć. Słyszysz mnie? Posłuchaj pan, jestem poważnym uczonym. A teraz się pożegnamy i mam nadzieję, że raz na zawsze.
Thank you.
Ryby nie biorą. A jak mogłyby brać na rany Chrystusa? Wieloryby rzadko przypływają do zatoki, a tym całym hałasem wypłoszyłeś je. Z całą pewnością je przestraszyłeś. Jeden został uwięziony gdzieś na dole. Możliwe, że w starych sieciach nieopodal wraku. I tak długo jak tu jest, ryby nie będą brać, to pewne. A ja będę wkurzony. A jak jestem wkurzony, to nie mam ochoty z nikim gadać. Thank you.
Tak, tak, przypominam sobie. To stało się dawno temu, w 1932, a może 1933. Było ich trzech i mieli taką maszynę. O, dokładnie jak twoja. Taka samiutka. Nigdy nie dali rady jej ponownie uruchomić. I w końcu wsiedli na pokład statku, który tędy przepływał. A ta maszyna przez pewien czas była w zatoce. A potem zatonęła. Gdzieś tu zostawili też skrzynię. Ha, patrz, tu jest klucz. Znowu ty? Nie chcę cię więcej widzieć. Pozwól mi spokojnie łowić. Ty? Nie chcę cię więcej widzieć. Pozwól mi spokojnie łowić. Thank you.
A więc Valen Boaha umarł, czy nie tak? A ty zabierasz z powrotem jajko białego ptaka. Wiesz zapewne, że trzech z nas pragnęło uczynić ten kraj szczęśliwym, a okazało się, że przynieśliśmy mu tylko rozpacz. Byliśmy tylko głupimi i ograniczonymi romantykami. Oto jest cała prawda. Tylko zrozumieliśmy to trochę zbyt późno. Niech Bóg zlituje się nad nami. Ach, wszystko jest tak daleko. Ona przybyła wprost z tajemniczej wioski ukrytej w głębi dżungli. Valen Boaha bardzo ją kochał i zdradził ją. Kiedy powrócił do Europy, straciła chęć do życia i umarła. Patrz, znajdziesz paliwo w forcie. Cały czas czeka cię jeszcze długa droga. Będę się modlił do Boga, aby pomógł zrealizować twe zamiary. Koryuko.
Nie. Nie chciałem tego zrobić. Musisz mi uwierzyć. Nie chciałem zabić księdza. On powiedział, że mógłbyś zrobić Paraisos Blancos, wracając z maszyną. Białe ptaki. Wszystkie te indiańskie bzdury. Legendy opowiadane przez tych przeklętych, dzikich Indiańców. Ja nie jestem już Indianinem. Ja teraz jestem obywatelem Amerzon. Ten ksiądz mnie wkurzył, po prostu wkurzy. I wtedy padł strzał. Tratata! Jestem tylko chłopem, nie żołnierzem. Nie jestem mordercą, tylko biednym wieśniakiem. I to wszystko. Oskarżono mnie, że pozwoliłem ci wejść na teren fortu. Myślę, że nadszedł czas, abym zdał Bogu rachunek ze swoich błędów. Nie żywię urazy do tych żołnierzy. Przebaczę im. Chociaż to może uczynić ksiądz przed śmiercią. Nie próbuj się oszukiwać i nie myśl, że odnosząc jajko tam, skąd pochodzi, w cudowny sposób uratujesz ten kraj. Ale nie oznacza to, że twoje poświęcenie nie wyjdzie na dobre. Ludzie potrzebują czegoś, w co mogliby wierzyć.
Thank you.
Thank you.
Owo? Manka loku chico. Loku. Owo. Manka loku chico. Chico. Manka. Volao. Ovo. Volao. 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 Thank you.
Oczywiście, że nie wiesz. Niewielu tylko wie. Kobiety, które są już tak zużyte i znużone, że nawet nie dbają o to, by udawać. A jednak drżą z lęku w twych ramionach. Ponieważ władza budzi strach. Strach przed tym, który ją posiada. Kto by ryzykował jej stracenie? I kto będzie się bał tego, który utracił władzę? Przychodzisz tu zamiast Valembois, nieprawdaż? O, biedny głupiec. Białe ptaki i te wszystkie inne brednie. Wrogiem władzy, mój przyjaciel. Nie jest wolność, ani antydemokracja, ani wszystkie te inne bzdury. Wrogiem władzy są marzenia. Marzenia. Czy jesteś w stanie to pojąć? Zawsze z dystansem patrzyłem na całą tę mitologię. Nowoczesne państwo. Państwo ludzi, którzy wierzą w postęp, naukę i technologię. Ale ci głupi Amerzończycy zakochali się w pięknej, romantycznej legendzie o białych ptakach. A ja chciałem uczynić ludzi szczęśliwymi wbrew nim samym. Nie mogę pozwolić, byś zaszedł dalej. Thank you.
gęstnących chmurach unoszących się z wulkanicznych kraterów. Ich wielkie skrzydła rosną przez całe życie i niektórzy powiadają, iż ciała ptaków nawet po śmierci ślizgają się jeszcze wytrwale pośród obłoków. Takie to historie opowiadają sobie ludzie. Te właśnie legendy karmią sny dzieci żyjących w kraju zwanym Amerzon.